Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ekspresowy makowiec. Będzie to makowiec na herbatnikach. Mam tutaj formę 20×20 wyłożoną herbatnikami. Na wierzch też pójdą herbatniki. W rondlu mam pół kostki masła. Do masła dodamy 20 deko mielonego maku. Masło należy rozpuścić i dodajemy mak. Pół szklanki cukru. Mak zalewamy wodą, ale tu jest szklanka wody. Część wody odlewamy, bo tu mam 1,5 łyżki mąki ziemniaczanej i musimy tą mąkę rozprowadzić wodą. Dużą garść pokrojoną orzechów i tutaj mam rodzynki. Mam dużą garść rodzynek. Przelałam wrzącą wodą. Do maku dodamy oraz kilka kropli olejku migdałowego, jeżeli lubimy. I teraz na rozpuszczone masło dodajemy mak. Będzie to taka masa makowa. Dolewamy wodę. I należy to zagotować. Dodajemy cukier. Orzechy i rodzynki. I masę zagotowujemy, a zagęścimy mąką ziemniaczaną. Pamiętamy o mieszaniu masy. Tak wygląda nasza masa makowa i ją zagotowujemy. Masa makowa już jest przesmażona. Teraz dolejemy rozmieszaną mąkę ziemniaczaną i należy zagotować. I gorącą masę wyłożymy na herbatniki. Masę przygotowujemy i wykładamy na herbatniki. Tak, masa już jest przygotowana i teraz należy wyłożyć. Wkładamy i dociskamy. Może delikatnie, ponieważ herbatniki się nam przesuwają. Równomiernie rozprowadzimy i ułożymy następną warstwę herbatników. Ostudzimy i damy do lodówki tak na 2 godziny. Po tym czasie już mamy makowiec gotowy. Należy
ułożyć herbatniki. I makowiec studzimy, tak jak już wspominałam. Oj, tu będziemy mieli problem. Tu troszeczkę musimy dociąć, ponieważ wierzch makowca zalejemy, może tutaj na połówkę zrobimy, o. Wierzch makowca zalejemy lukrem. Dociskamy. Jeszcze mamy kawałeczek. O. I tak. Ekspresowy makowiec. Studzimy i dajemy do lodówki. Makowiec ekspresowy już jest schłodzony. I teraz polejemy go lukrem, jak wspominałam. Mam tutaj 3 łyżki cukru pudru i 1 łyżkę soku z cytryny i składniki lukru dokładnie wymieszałam i przelałam do woreczka nylonowego i odetniemy, ale to dosłownie niewielką końcóweczkę i polejemy sernik, przepraszam, makowiec. Taką niewielką końcóweczkę odcięłam. I polewamy makowiec. To już jest dowolność. Ja sobie po prostu oddzielam ciasteczko od ciasteczka. I jeszcze posypię kokosem. I będę miała makowiec ekspresowy, szybciutki w wykonaniu i bardzo smaczny oczywiście. Tak, i już mamy zrobione, a teraz do środka damy łyżeczką niewielką część kokosu. A jeżeli tu mamy takie nierówności, to bardziej tu opruszymy kokosem i nie będzie widać tych naszych końcówek ciasteczek. I tak mamy ekspresowy makowiec wykończony. I teraz ukroimy kawałeczek. Już podważyłam. I musimy może małą łopateczką spróbujemy. Nawet mi się udało. I tak oto wygląda makowiec ekspresowy. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Makowiec ekspresowy na ciasteczkach.